Hello, hello, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Xaurus, przed wami kolejna dawka nowości ze świata MMO z 14 maja 2018 roku. Zapraszamy do oglądania, do zostawienia łapki w górę oraz suba, jeżeli chcecie być na bieżąco z kolejnymi nowościami. Lecimy! Guild Wars potajemnie ulepszyło grafikę. Mówimy oczywiście o klasycznej wersji Guild Wars, która od wielu lat w zasadzie znajduje się w trybie takiej stagnacji. Tym to dziwniejsze, że ArenaNet zdecydowało się nagle dodać nowe funkcje do ustawień graficznych, dzięki którym Guild Wars zyskało dużo ładniejszy wygląd. To nie tylko wsparcie dla okienkowego fullscreena czy kilka innych opcji, ale również wyraźniejsze tekstury. Włączcie nowe opcje, a ujrzycie sporą różnicę w oprawie wizualnej gry. Krajobraz Guild Wars wydawał się ostrzejsze, a widzialność dalszych obiektów zwiększona. Miła niespodzianka na 13-lecie gry. Guild Wars nadal jest płatną produkcją. ArenaNet ani myśli udostępniać oryginał za freeko. Podstawa plus poszczególne kampanie kosztują po 30 zł. Niestety, cena steamowego Albiona Online, który będzie miał premierę dopiero 16 maja, będzie wynosiła tyle samo, co w przypadku zakupu poprzez oficjalną stronę gry, czyli $30 za standardowy pakiet, $50 za pakiet epicki, no i $100 za pakiet legendarny. Wiemy, że wielu z was miało nadzieję, że gdy Albion zawita na Steama, a sama gra przejmie złotówki, to cena automatycznie spadnie o kilkanaście, może kilkadziesiąt złotych. Tak przecież było w przypadku wielu gier online. Albion pozostanie jednak wierny swojej kwocie. Tak czy inaczej, jest jakaś szansa, że w przypadku wielkich wyprzedaży możemy liczyć na pewną obniżkę. Wraz z rozpoczęciem trzeciego sezonu rankingowego w Heroes of the Storm, Blizzard wprowadził pewne zmiany i usprawnienia w grach rankingowych. Wprowadzona zostanie trzecia blokada dla każdej drużyny podczas selekcji bohaterów w początkowym etapie blokowania i proces utraty punktów MMR, jak i rangi dla nieaktywnych graczy w kategorii diamentowej, mistrzowskiej i arcymistrzowskiej. Ponadto gracze, którzy po raz pierwszy biorą udział w grze rankingowej, nie mogą już zostać rozmieszczeni wyżej niż w kategorii złoty 5 przy rozgrywaniu meczów klasyfikujących, a reguły dotyczące systemu dobierania graczy w lidze bohaterów zostaną usztywnione. Wszystko po to, aby stworzyć możliwie lepszy dobór graczy i skrócić czas oczekiwania w kolejce. Przypomnijmy, że start trzeciego sezonu rankingowego 2018 zostaje przeniesiony na około 9 lipca. Tymczasem do zobaczenia w Nexusie. World of Speed nie zbliża się z zawrotną prędkością do otwartych testów beta, a raczej powoli człapie do tego etapu. Niemniej deweloperzy podkreślają, że ciężko pracują nad dopracowaniem gry, aby wypuścić ją w porządnym stanie. Tym razem wzięto na warsztat optymalizację oraz problemy z błędami i utratą pamięci. Ogólnie World of Speed jest już podobno na prostej pod tym względem, chociaż niektóre elementy nadal wymagają uwagi. Dlatego też twórcy podkreślają, że sporo poprawek technicznych zostanie wprowadzonych później. Co się zaś tyczy samej produkcji, przyjrzano się grom rankingowym. Postarano się, aby próg wejścia do wyścigów rankingowych był o wiele bardziej przystępny. Dlatego zniesiono wymagania co do brania udziału w tym trybie. Do tego wprowadzono poprawki w meczu Makingu, aby lepiej dobierał zawodników. No to teraz pozostaje czekać na otwarte beta testy. The Flower of Knighthood, nowy nadchodzący MMORPG, nie będzie posiadał magii czy teleportów do szybkiego przemieszczania się, czy standardowych punktów życia i informacji o ilości zadawanych obrażeń. Będzie natomiast posiadał ogromny świat, średniowieczne uniwersum z historycznymi elementami, masowe walki z udziałem nawet 1000 osób, autentyczny crafting, realistyczną grafikę, ogromne zamki będące centrum życia kulturowego, ekonomicznego i społecznego. Do tego hardkorowy system walki i brak standardowego podziału na klasy postaci. Gierka znajduje się w produkcji. Minie zatem jeszcze trochę czasu, zanim będziemy mogli normalnie wejść na serwery i zweryfikować te informacje. Trzeba jednak cierpliwie czekać, bo The Flower of Knighthood zapowiada się naprawdę fajnie. Nie casualowo, co w obecnych czasach jest bardzo rzadkim, ale też bardzo odważnym posunięciem. Działa już jednak oficjalna strona, z której dowiecie się kilku dodatkowych szczegółów, zatem właśnie tam was odsyłamy. I to wszystkie informacje w dzisiejszym materiale. Koniecznie dajcie znać, która z nich zainteresowała was najbardziej i do usłyszenia już jutro. Cześć!